Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówiliśmy tu kiedyś o Oreście Lenczyku, to teraz o drugim, o drugim trenerze sobie dzisiaj porozmawiamy. O trenerze w tej chwili naszej reprezentacji, Franciszku Smudzie. Proszę Państwa, imię Franciszek związane z biedaczyną z Asyżu, ze świętym Franciszkiem, prawda? Proszę Państwa, to się wszystko zaczęło od takiego przydomka. Nazwano go, ponieważ matka była francuskiego pochodzenia, świętego Franciszka. On dzięki matce doskonale mówił po francusku, bardzo lubił mówić po francusku, no choć był Włochem, więc go nazwano Francuzikiem, Francesco. I od tego Francesco się wszystko zaczęło, prawda? Od imienia Francesco pochodzi imię nasze Franciszek. Oczywiście to jest nawiązanie do ludu Franków, prawda? Do ludu Franków, do ludu frankońskiego. Od tego pochodzi Francesco i od tego Francesco nasz Franciszek, który oczywiście doczekał się bardzo wielu derywatów, zdrobnień, no takich jak Franek, czy Franuś, czy Franeczek, ale proszę Państwa, dawne, jeszcze inne liczne zdrobnienia dzisiaj funkcjonują jako nazwiska. I do takich nazwisk wywiedzionych od Franciszka będzie należał i Fronczak, i Fronczyk, i Fronczek, i Frąckowiak. To jest wszystko Francek, Frącek, prawda? Bo tak też można było imię Franciszek zdrobnić, prawda? No i wreszcie Smuda, proszę Państwa. Smuda należy do tej samej rodziny, co nazwisko na przykład Żmuda czy Żmudziński. Tutaj mamy skojarzenie z przymiotnikiem żmudny, czyli mozolny, ciężki, trudny, żmudny. Ale wiadomo, że w wielu polskich gwarach występuje zjawisko mazurzenia. Nie żyta, nie żyto, życie, tylko zyto, zycie. Więc i to żmudny, żmuda, zmudny, zmuda. I tutaj nastąpił dziwny proces odbezdźwięcznienia tego Z w tym nazwisku, bo przecież M jest spółgłoską dźwięczną, więc właściwie naturalniejsza byłaby wymowa zmuda, ale tu nastąpił proces odbezdźwięcznienia owego Z i mamy dzisiaj Franciszka Smudę. Taka jest prawda etymologiczna o imieniu Franciszek i o nazwisku Smuda. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo serdecznie.